ci z Was, którzy są po lekturze mojego filmu Jak zdać egzamin praktyczny na prawo jazdy, z pewnością czekają na kontynuację tamtego materiału wraz z wyjaśnieniem i dopowiedzeniem tych kwestii, które wcześniej nie zostały poruszone lub zostały zasygnalizowane, ale w sposób wymagający rozwinięcia. Niniejszy film jest pierwszym odcinkiem nowej serii i ma w swoim założeniu służyć takiemu właśnie rozwinięciu. Oprócz tego głęboko wierzę w to, że każdy znajdzie w nim coś nowego, interesującego. Jak rozładować stres i jak nie myśleć o tym, co nas czeka na egzaminie? Stres to normalna reakcja mózgu na coś, co nas denerwuje, porusza i wydaje się w jakimś stopniu beznadziejne. Nie każdy stres jest zły, o czym doskonale wiedzą wszyscy weterani wojenni i sportowcy. Stres w sytuacji, w której dużo zależy od naszej aktywności fizycznej, uruchamia bowiem w organizmie produkcję substancji, które znacząco mogą podnieść naszą sprawność, zadecydować, że w kluczowym momencie przekroczymy swoje własne możliwości, osiągając wynik, o jaki nawet byśmy samych siebie nie podejrzewali. Trochę inaczej wygląda sprawa ze stresem na egzaminie. Obojętnie, czy będzie to egzamin typu matura, czyli wielogodzinne siedzenie w ławce i główkowanie, czy właśnie egzamin praktyczny na prawo jazdy, to warto zwrócić uwagę, że ruchu, fizycznego ruchu jest tutaj tyle, co nic. Owszem, obracamy rękami kierownicę, zmieniamy biegi, poruszamy stopami po sprzęgle, hamulcu i gazie, ale jest to raczej skromna aktywność. W takim wypadku akumulatory w mózgu mogą być naładowane na maksa, człowiek jest gotowy na zawody, ale mechanizmy, w jakie wyposażyła nas ewolucja, właśnie z powodu braku wspomnianej aktywności fizycznej nie mają szansy pełnej realizacji. To trochę tak, jak zdenerwować psa obronnego, przedstawić mu obraz lub zdarzenie, na widok którego dostaje ataku wścieklizny, a nagle, jak gdyby nigdy nic, próbować go pogłaskać po łbie. Daję wam głowę, że takie działanie nie jest bezpieczne i może się zakończyć dla naszej ręki tragicznie. Podobnie jest z człowiekiem, kiedy się denerwuje, stresuje, a ta nagromadzona energia nie ma szansy ujścia. Co zatem robić? Odpocząć, zająć się czymś innym, oderwać myśli od egzaminu, samochodów itd. Moim zdaniem dobrze byłoby jeszcze na długo przed egzaminem na spokojnie rozważyć, jaki jest nasz cel, po co go realizujemy oraz jakie punkty do tego celu już zrealizowaliśmy, w sensie czego dokonaliśmy oraz co nas jeszcze czeka. Dla ułatwienia możemy sobie przypomnieć, jeśli to możliwe, co nasi znajomi i nasi bliscy musieli zrobić, aby dojść do tego punktu i co musieli zrobić, aby osiągnąć podobny cel. Takie myślenie odpowiednio ukierunkowane może nam przynieść naprawdę dużą moc w postaci pozytywnej motywacji. Mimo faktu, iż sam system przygotowania kierowców w Polsce do zdobycia prawa jazdy jest łącznie z egzaminem kpiną z logicznego myślenia, to nie oznacza, że ten cel, czyli zdobycie prawka, naprawdę graniczy z cudem. Owszem, same formalności są tak upierdliwe, że hej, ale z reguły wszystko kończy się pozytywnie. Od nas tak naprawdę zależy, czy już teraz załamiemy się, będąc w połowie drogi, albo już przy samym końcu tej drogi, czy też pokonamy ostatnią prostą, jeżeli nie teraz, to w następnym terminie. Powtórzę to, co kilka razy zdarzyło mi się umieścić w komentarzach. Egzamin na prawko to tylko kolejny egzamin. Jeden z niezliczonych egzaminów, jakie czekają nas przez całe życie. I jeszcze jedno. Nie jest to egzamin najtrudniejszy. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, Janek z Janek.